Siemano. Zgadnij, gdzie jesteśmy. Tam, gdzie król piechotą chadzał. Specjalnie przyciął mi się tutaj. Klop. Toaleta. Żeby słychać było ten szum wodospadu. A dzisiaj pogadamy sobie o tym, co cię powstrzymuje. I na coś takiego, gdy rozpoznasz u siebie takie zespoły zachowań, czy reakcji, czy braku reakcji na emanacje, pojawiają się idee, przelatują, mają duży ładunek energetyczny, ty je dostajesz. Wszechświat ma jakiś plan. Ty je dostajesz jako pierwszy. Jeśli ich nie zrealizujesz, one przyjdą do kogoś innego. Ty o tym już wiesz? Czy nie wiesz? Tak, nie wiesz, to już wiesz. Nie wiedziałeś, to już wiesz. Jeśli rozpoznasz u siebie takie zamknięte kółko, że pojawiają się emanacje, ty nic z nimi nie robisz, idee, nowe pomysły wpadają do głowy, ale ty ich nie realizujesz, ty ich nie planujesz, ty się powstrzymujesz z jakiegokolwiek powodu, to mam dla ciebie super tanią technikę. Wypij 10 litrów wody i spróbuj się usiąść tu i siedzieć sobie cały dzień, czy robić cokolwiek, ale nie przyjść tutaj i nie wypróżnić się. Albo idź do dobrej meksykańskiej restauracji, załaduj dobre chili, które, jak wszyscy wiedzą, jak dobre, to pali dwa razy i spróbuj się powstrzymać. Ciekawe, czy wygrasz z własną fizjologią. Co cię powstrzymuje? Czym się powstrzymujesz? Czego się obawiasz? Jakie masz obiekcje? To takie pytania, które mógłbyś sobie zadać, jakbyś chciał więcej czasu potracić na siedzenie. A może ci pomoże odpowiedzieć sobie na nie. Może przy kolejnej emanacji nie będziesz już ich musiał sobie zadawać, bo przełamiesz te kółko braku reakcji. Braku działania. Znasz taką markę jak Nike? Znasz ich hasło? To jedno z lepszych haseł na świecie. Just do it. Po prostu zrób. Coś wpada? Pomyśl chwilę. Przygotuj się. Niedługo. Żeby nie było, a zrobię to, ale jeszcze muszę zrobić tylko, jeszcze tylko to zrobię. Albo jeszcze jedną książkę muszę przeczytać i już to zrobię. Albo jeszcze mi czegoś brakuje. Zawsze czegoś ci będzie brakowało. A to są wszystko twoje własne kłody, które sobie pod nogi rzucasz. Przeszkody, którymi się zasłaniasz. Przestań to robić. Po prostu to zrób. Niech stąd wyjdzie i tu się pojawi. Nie tam. No chyba, że akurat byłeś w restauracji meksykańskiej i potrzebujesz. No to spoko. Ale jeśli chodzi o ideę, to co wpada, dostajesz na chwilę. Albo to zrealizujesz, już o tym wcześniej mówiłem, i będziesz doświadczał radości z przeniesienia tego do rzeczywistości bieżącej twojej, albo ktoś inny będzie miał tę radość. A ty będziesz chodził i stękał. I tym miłym akcentem pożegnamy się na dzisiaj z tego vloga, z klopa. Cześć. O, teraz przestanie lecieć. Szkoda wody.